Hej, w tym materiale DaVinci Resolve pokażę Ci, jak możesz skorygować odcień skóry i pracować na nim w taki sposób, aby nie musieć po każdej edycji kolorów wracać na sam początek i korygować go od samego początku. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie, jakby to jest jakby ujęcie wstępne, załóżmy, że nagrane na profilu standard, albo już jakby Rec 709 lut narzucony, aby przywrócić podstawowe kolory, więc to jest takie jakby podstawowe ujęcie nienagrane w flacie, na którym będziemy chcieli jakiś sobie delikatny color grading zrobić i skorygować trochę skórę. Więc mam mój pierwszy node, który zostawiam nienaruszony, wiem, że nie muszę tego robić i mogę sobie ten nowy tworzyć, ale tak się przyzwyczaiłem, więc myślę, że już doskonale sobie zdajecie sprawę, czemu ten pierwszy node zostawiam w taki sposób. Na samym początku, co chcę zrobić, to chcę sobie zrobić taki ogólną korekcję, czyli załóżmy sobie saturation i kontrast sobie zrobię na tym node w taki sposób, że wezmę sobie tutaj RGB mixer, podniosę sobie wszystkie outputy na maksa, podniosę sobie, znaczy podniosę, obniżę sobie klucz na niżej, tak aby dopasować tą saturację w taki sposób, aby mi tak na oko odpowiadała, tak jak chcę ją uzyskać w tym, co tutaj mam, więc załóżmy, że to będzie coś takiego. Tutaj sobie mogę trochę odjąć tego zielonego i czerwonego, a tutaj mogę sobie trochę dodać 0,7 i załóżmy 0,7 w taki sposób. A jakbym sobie tutaj odjął, zrobił na odwrót, załóżmy w taki, a tu sobie dodał w niebieskim, bo no chyba bardziej niebieskie było na początku. Tak na oko, zobaczmy tutaj. No załóżmy, że taka delikatna poprawa saturacji na plus jest już udana. No i mogę sobie też kontrast tutaj dać, ale w sumie jak sobie klucz osłabiłem, to już nie ma sensu dodawać kontrastu, więc tworzę sobie nowy node, wejdę sobie w wheel tutaj, no i mogę sobie trochę moje cienie, zobaczmy jak to na parajdzie wygląda. Nie, cieni w taki sposób nie będę tutaj ściągał, bo to już by weszły do totalnie czerni, więc wejdę sobie na krzywych i sobie ściągnę ten poziom trochę niżej i ten poziom dam sobie trochę wyżej w taki sposób. No i teraz jakby te ujęcie nabrało trochę żywszych kolorów, więc teraz sobie tylko zaznaczę, że to jest kontrast, no i stworzę sobie nowy node, na którym nazwę, że to jest moja skóra. No i jak mogę to teraz wykonać? W taki sposób mogę to wykonać, że wezmę sobie na początku maskę i stworzę sobie koło. Jakby kolejność jest różna, możecie sobie wypracować swoją kolejność. Ja wezmę sobie maskę i zaznaczę moją skórę postaci. Następnie wezmę sobie różdżkę, aby widzieć dokładnie moją skórę i wejdę sobie na wektroskop. Widzę, że skóra ucieka trochę w czy bardziej czerwony kolor, więc biorę sobie offset z Primary Release i dopasowuję teraz tak, aby ta linia, która tutaj jeździ, jak widzicie na wektroskopie, zgadzała się z linią skin tonu, czyli tak, aby tutaj była wraz z tą linią szła. Jeśli nie widzicie, tutaj możecie ją włączyć i także dać zoom, aby lepiej widzieć tą linię, jeśli pracujecie na mniejszych monitorach, czy po prostu macie te okno dość małe. I więc teraz tak dopasowujemy, aby ta linia na pewno nam się tutaj zgadzała. Jak odznaczymy, to zobaczymy, że ta edycja nam została dodana do całego naszego nagrania. Wyłączę maskę, dezaktywuję, no i widzimy, że jest w naszym całym nagraniu. My tego nie chcemy, więc ja tą maskę sobie przywrócę. Na razie ją też wyłączę, wezmę sobie qualifier po prostu, wezmę sobie na naszą skórę, no i teraz tutaj przejadę, aby zaznaczyć jak najlepiej skórę. Wezmę sobie pióro też, aby tutaj już taki delikatny blur mi powstał wobec tej skóry, którą tutaj mam zaznaczoną. No i teraz tutaj za pomocą kwalifikacji możemy sobie tutaj selekcji możemy sobie złapać jak najlepiej odcień skóry, tak jak tutaj będziemy najlepiej potrafili w naszym wypadku.
No i to jest jakby taka zabawa, że kręcimy się w lewo, w prawo, patrzymy na skórę, tak aby jak najlepiej ją tutaj złapać i ją dopasować do tego, co tutaj mamy. Więc to jest dość czasochłonne, więc ja tak zrobię sobie wstępnie na oko. Dam sobie denoise, dam sobie blur, aby rozmyć trochę to okno. Clear black sobie dam mocniejszy, tak aby nie zniszczyć za bardzo krawędzi, ale jakieś tam rzeczy, które mogą być tutaj na zewnątrz, koło twarzy, zniszczyć. No i clean white też mogę zwiększyć, aby tutaj te takie przestrzenie, które mamy na nosie, jak tutaj widzicie, aby one były bardziej wypełnione, te przestrzenie. No i okej, wstępnie mam zaznaczoną kwalifikację, więc wracam teraz do mojej maski, aktywuję ją, powiększę naszą maskę i ja z tej maski stworzę sobie bezier, bo już jakby go używałem bodajże w poranikach raz, więc pokażę, że on jeszcze istnieje, bo może akurat tam tego poranika, w którym używałem tego bezier, nie oglądaliście, więc za pomocą tego możemy sobie dokładnie tą maskę tutaj dopasować do takich bardziej nieregularnych kształtów, jeśli mamy jakby więcej skóry niż mamy możemy oczywiście kilka masek stworzyć, ale do trackingu lepiej mieć właśnie jedną maskę do trackingu, który jest dostępny właśnie w kolorach. No i teraz mamy jakby obecnie zaznaczone ościen skóry, tak aby nie łapać tych zewnętrznych elementów. Jak to odznaczy, to zobaczymy, czego już nie bierzemy. No i więc zaznaczam to, daję sobie jeszcze delikatny soft, aby nie brać jakichś krawędzi mocnych tutaj dostępnych. No i wchodzimy sobie do trackingu i klikam sobie tracking, aby strackować właśnie naszą postać, aby nie zgubiła się jakiś tam fragment. Oczywiście ona tutaj się za bardzo nie rusza, więc ten tracking tak naprawdę nie jest w sumie potrzebny. Więc idę do tego klatki kluczowej, gdzie zacząłem, no i teraz trackuję w drugą stronę, w tył, aby na pewno mi strackowało wszystkie jakby miejsca dostępne w tym nagraniu. No i teraz zaraz mi się skończy tracking i zobaczycie bardzo fajną rzecz, jak możecie właśnie wykorzystać jeden z node, aby właśnie nie robić edycji kolorystycznej któryś raz. No i teraz jak sobie odznaczę, widzimy, że moja skóra wróciła do kolorów. No i co jest ważne, jak widzicie, że ten skin tone, jak pokazywałem wczoraj w paraniku do ciemnej skóry, on pokazuje jakby odcień skóry jest taki sam, jakby te skóry różnią się głównie po prostu nasyceniem i jasnością, jeśli jakby obrabiamy skórę jakby ludzi z inną karnacją. No i tutaj widzimy, że kolory zostały przywrócone. Teraz możemy sobie kliknąć Alt-L na warstwie albo wybrać sobie tutaj Add Node i wybrać sobie opcję Add Layer. Jakby ten sam skrót będziemy mieli. No i dzięki temu możemy sobie teraz jakby skorzystać z tej warstwy, aby złapać lód. Ale teraz, jak zrobimy to, sobie skomplikujemy trochę sprawę, więc możemy sobie stworzyć nowy node, nazwać sobie go lód i teraz stworzyć sobie nowy node w tym dokładnie momencie. Teraz widzicie, że on jest połączony między skin a lód jest osobno. Kiedy sobie złapiemy alfa, czyli tym niebieskim kwadracikiem, tą warstwę, powiemy jej warstwie, że ten lód jakby nie jest obecny w miejscach, gdzie jest kluczowanie z tego klipu. Brzmi trochę skomplikowanie, ale najłatwiej to pokazać na przykładzie, czyli przerzuć za jakiś lód na lód. No i teraz jak zobaczycie, skóra wyglądałaby tak. Z lutem mam moją starą skórę, która była w poprzednim już nagraniu. Przerzućmy sobie jakiś bardziej niszczący lód. I teraz widzimy, że skóra z tym lutem wygląda w taki sposób, a teraz go trochę przywrócamy do naturalnego tonu, więc korekcja tutaj jest zbyt agresywna, więc na pewno sobie przerzucę suspicious lut. No i oczywiście go jeszcze wykluczę słabiej, no bo luta nigdy nie stosujemy jakby o pełnej mocy, bo luty zazwyczaj są po prostu przygotowane o wiele mocniejsze, w zależności dzięki temu możemy sobie dopasować za pomocą mocy danych lutów, tak jak chcemy dany efekt uzyskać. No i widzimy,
że skóra jest tu zaznaczona. Oczywiście się upewniamy, że ta skóra, co mamy, tutaj nie mamy zaznaczonej, nie tutaj, tylko tutaj opcji invert, bo dzięki temu teraz zaznaczyliśmy, że lód jest obecny tylko na naszej twarzy, a my tego nie chcemy. My chcemy, aby właśnie lód był obecny wszędzie indziej, tylko nie na naszej twarzy. No i teraz możemy po tym mikserze dać sobie Alt-S, no i dalej korygować sobie kolory jak chcemy, tylko tutaj już nasza skóra, jak widzicie, jest edytowana. Ale tutaj, jak sobie teraz damy Alt-S między tą warstwą a tą, czyli jakby to dzielimy na dwa, to możemy sobie tu korygować, a skóra, jak widzicie, cały czas nasze zaznaczenie zostaje, dzięki temu jakby ten odcień skóry się nam trzyma. No i tutaj możemy sobie robić jakby grading ogólny, a tutaj już mamy na pewno zablokowaną skórę, którą chcemy. Jeśli lód jest bardziej agresywny, czyli jest taki mocniejszy i ta nasza skóra już trochę nie pasuje tego lutu, to możemy sobie złapać tą warstwę i też osłabić sobie ten klucz. Dzięki temu ta skóra nie będzie aż taka mocna, tylko będzie osłabiona nadal za pomocą naszej selekcji, aby bardziej właśnie pasowała pod jej odcień, ale nie będzie już tak mocno dopasowana, tylko będzie właśnie dopasowana trochę mniej. Więc ja to sobie zostawię jedynkę, jak było. Lód sobie osłabię tak, aż mi będzie pasował, czyli mniej więcej w taki sposób. No i z takiego ujęcia uzyskaliśmy takie ujęcie wraz z oddaniem właśnie odpowiedniego tonu skóry, bo go zablokowaliśmy i możemy sobie tu śmiało za każdym razem korygować. Nie musimy jakby wracać na sam początek, łapać jeszcze raz skórę, korygować i dopasowywać, tylko tu wszystko mamy zablokowane, a całą edycję już główną możemy sobie jakoś delikatnie korygować już w tym momencie. Taką główną warto sobie zrobić przed tym, czyli jaką saturację, kontrast, lightness, no to wszystko. Potem łapiemy skórę, blokujemy ją, narzucamy lód za pomocą właśnie layer node, no i dalej korygujemy. No i potem też możemy sobie dać Alt-S i na przykład możemy sobie w tym momencie wejść w blur, dać sobie opcję właśnie sharpen, no i trochę jakby zwiększyć ostrość czy midtony wyciągnąć w naszym jakby nagraniu na naszej skórze. Dzięki temu to będzie się jakby lepiej trzymało kupy, no i widzimy, że jest delikatnie wyostrzone, no i już możemy przechodzić do naszej jakby kolejnego ujęcia, czy skopiować dany look i skorygować jeszcze raz skórę w naszym nagraniu. Trochę się rozgadałem na koniec, ale właśnie zależy mi, aby wyjaśnić te połączenie layer, bo wiem jakby, że są problemy z tymi node'ami, aby zrozumieć trochę ich funkcjonowanie i czemu nie można cały czas korzystać z serial node i po co są te inne node'y. Więc tutaj widzicie jakby już dokładne użycie layer node w praktyce, jak możecie właśnie dzięki niemu bardzo prosto korygować odcień skóry. Więc ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. Cześć!